Dobra. Piękny poranek. Idziemy na drugą misję podobno. O. Byl jsem u pana Racka. A jak se tvářil na ty novinky? No, nebyl z toho zrovna nadšený. To si umím představit. Taky bych nechtěl, aby mi Zoul řádil na panství. Kdybych teda nějaký měl. Každopádně chce, aby jsme pokračovali v hlídání. Nic jiného nám ani nezbývá. To zní rozumně. Hagen k nám sám sotva přijde, ale třeba na něj někde narazíme. Dneska se pojedeme podívat do toho velkého lesa na severu. A pak to vemem přes Úžice. Jasně. Tak do sedel a jedem. Ale ciekawe, nie? Czyli co, jak ja bym tam poszedł do tego lasu, to... To by już się skończył dodatek? Nie, no chyba nie. To takie opcjonalne było. Ale musimy po prostu wywęszyć. I tam sobie oznaczyłem to miejsce. To najwyżej po tym queście ja sobie tam podjadę, czy oni tam nadal będą siedzieć, nie? Bo ja myślałem, że to jakoś jeszcze się połączy, no ale widzę, że nie. Ciekawa sprawa. Nemůžem na chvilku zastavit. Už mě pěkně bolí prdel a mám žízeň, že bych vypil rybník. Přesně. Co ty na to, šéfe? Nebojte se. Tamhle jsou Úžice a tam přespíme. Slyšel jsem, že tam mají zajímavýho kněze. Prej chlastá jak samotný ďábel. To není nic zvláštního. Co já vím, tak každý druhý flanďák je ožralá. Nebo kurevník. A nebo rovnou obojí. Ticho. Poslouchejte. Prosím, prosím, pane, pomoz mi. Holka, neboj, hlavně klid. Jsme odkobili. Svým způsobem. Tak co je? No, přijeli ozbrojenci. Naši chlapi utekli a nás tam nechali. Začali rabovat. Na co přijdou, to vypijou. A co nevypijou, to zničí. I já utekla, ale ostatní holky... Moc tě prosím. Musíš je zachránit. Pomalu, holka. Pijou, říkáš. Ano, pane. Vyvalili sudy na dvorek a začali chlastat jako prasata. No, jak říkával náš kuchta. Maso na guláš se má nechat chvíli naložený v pivě, aby trochu změklo. To není špatný nápad, šéfe. Necháme je pěkně uzrát, než je naporcujem. Ale co holky? Ty chlapi tam... Ale však to pro ně bez tak nebude nic novýho. Pokud to teda nejsou jeptišky. Ta dívka má pravdu. Pokud budeme otálet, její přátelé na to doplatí. Díky za radu, Indro, ale nás žoldnéře drží při životě opatrnost. Ne galantní skutky. Kurde, já jde. Slíbil jsi panu Rackovi, že budeš chránit jeho panství. To zahrnuje i poddaný. Ale no tak. Vždyť se jim nic tak hroznýho nestane. Hagenovi chlapi se chtějí jenom pobavit. Jenom pobavit? To si ze mě děláš prdel. Však moc dobře víš, Kuno, jak končej nevinný holky, se kterýma se bestie chtějí jenom pobavit. Já například nehodlám nečinně přihlížet, i kdybych se tam měl vplížit sám a pokusit se je zachránit. No tak jo. Není to teda dvakrát moudrý, ale tak půjdeme hned a podíváme se těm parchantům na zoubek. Dobře. Děkuju. No i gra. Měli bychom pomoct těm holkám, co tam zůstali. Vyrážíme. Dobra.
Przekonaj do nagłego ataku. Przekonałem go. Elegancko. I wiecie co? My jesteśmy tu już w Łużycach, nie? Ale to jest troszkę oddalone. No to idziemy na pełnej. Ale jazda będzie. To będą bitwy. Fajnie, że będzie więcej walki, bo troszkę mi właśnie walki brakuje. Taki, no, drużynowej. Właśnie jakichś takich bitew. Teraz się zaczyna. Ale jestem ciekaw, jak my się tam do tego żula zbliżymy. Ale myślę, że tak po nitce do kłębka, nie? Trzeba będzie jakieś tutaj poszlaki, jakieś tutaj znajdować i będzie okej. Okay. No to pewnie, że musimy reagować, a nie, że się zabawią. My się zabawimy z nimi. Będziemy, kurde, zmiękczać. Nie ma czasu. Ale właśnie tutaj bardzo, bardzo mi się podoba, że w tych dodatkach jest więcej tych cutscenek. No i w dwójce też pewnie będzie sporo tego i bardzo dobrze. Bo ta podstawka tak dosyć surowo wygląda, też są te cutsceny, ale w pobocznych tam jest tego mało, nie? O! Są zbiry. Dobra, dawaj go. Klepiemy dziada. Kurde, ale bitwa. Który tu chce w łeb? Ale bitwa jest. Kurde. Ten chce się klepać? No, będzie grubo. Ten jest mocny. Myślę, że na razie trzeba wykorzystać po prostu, jak są obróceni. Okej. Łamacz czaszek. Tak, trzeba po prostu wykorzystywać przewagę liczebną. Elegancko. Hele, dobra praca, chłopie. No, tak kde są ty ženský, co jsme je tak rytířsky zachraňovali? Všechny strhli, jakmile vás dva zmerčili. A já se jim nedivím. Elegancko jest. Dobra, można pogadać już? Najlepiej usiąść. Czekajcie, czekajcie, co my tu mamy? Porozmawiaj z członkami bandy. Jacek? Obwieź? Zahraješ si? Kalich na kostky ti půjčím. Dávaj. Chceš si zahrát? Jasná věc. Hodíme si o pár zajímavých věciček. Co ty na to? Záleží, co máš. Mám tu štít, surkot a pěknou vyšívanou čapku. Ten štít je od rodu Rychvaldských. Pěknej, dobře se ovládá a ustojí i slušnou ránu. Pak tady mám tenhle surkot. To je kabátec do boje. Hezká věcička a navíc zachrání kejhák. No a pak tuhle nobl čepici. V boji ti sice nepomůže, ale když s ní vyrazíš do města, budeš za náramnýho štramáka. Lidi se budou otáčet a ženským se budou podlamovat kolena. Nie, nie, nie. To tak. No raczej tarcze. Raczej tarcze. Kasy mam jak lodu. Tunikę to też mam świetną. Dawaj tarczę. Nic zní dobře. Budem hrát o něj. Dobře, a co dáš proti? Zadarmo štěstí pokoušet nebudu. Takový šikovný věcičky se přece jenom nepovalujou na každým rohu. Pieniądze, nie? 400. Tohle by mohlo stačit, ne? Ale jo, pojďme hrát. Elegancko, dawaj. Czyli tak, mamy te kostki w ogóle, ale jazda. Boska kostka. Wszystkie mogę mieć? No nie wierzę. Aha, 5. Nieparzysta, kurcząca. Tu jest jeszcze szczęśliwa. Ta nieparzysta też spoko. Kurczącą wyrzucimy. Niepopularna. To nie. Dobra, dawaj tą.
Tak, se předveď. Dávno negraliśmy w kości. Co my tu mamy? Piąteczka. No, czyli to jest jedynka, nie? Nie, tu nie ma. To jest po prostu taki joker chyba. 500. A, dawaj. Spróbujemy jeszcze raz. Jest 500. O, mamy dwie jedynki. Pyk. Może tą tarczę by się udało. O, panie. Też ma kosteczkę dodatkową. Kurde. 350. Zapiszę, nie? Zapiszę. No, ciekawa ta banda. Stówka, stówka. Dobra, dwie jak mamy, to wystarczy, żeby jakieś tam kombosy się łatwiej ogarnęły. O, proszę bardzo. A nie, bo ja mogę podliczyć i grać dalej, nie? Tak, i teraz mamy znowu 6. Idealnie. To jest w ogóle fajne, jak się uda takie kombo zrobić. A ta? Nie, właśnie ta jest takim jokerem. To tu nie weszło. A. Dobra, styka. 1800. No, no, no. 1050. Zasejwował, okej. Okay. Idziemy łeb w łeb prawie. Jak skucha? Nic nie miałem? Kurde. No to już jest dramat. Ej, pierwszy raz chyba nic nie miałem na start. No możemy przegrać, no i tyle. Takie jest żyćko. Gra losowa. Piąteczkę, jeszcze gra, ale może stracić. Ktoś tam ma, jedynkę. Jedynkę, dobra, save co? Save. 1900, teraz musimy już przebić. Okej, okay. A tu ile jest? 50. 500. No dawaj. Trzeba chyba teraz zaryzykować. Mam jedynki, okej. Okay. 2,5. Kurde. To jednym kombem można to wyciągnąć, ale to musi być naprawdę dobre. To pójdę. No i co tam, panie? Same jedynki. Za dobrze mu idzie. To snadne nim może. Jest, skucha. No, mówiłem, że za dobrze mu idzie. Żadnej skuchy, nic. Prawdopodobieństwo się nie kleiło już. 50. 300. Nie, to damy sobie tak. 200 i lecimy dalej. Tak. I teraz 4. Bunkrów nie ma, nie? Bunkrów nie ma, ale mamy 1000 więcej. O kurczę. Ten wygląda podobnie do tego Zoli, nie? Ała! 700 i jedzie dalej. To bolało. To mu się trafiło. Jak ślepej kurze. Aha, zasejwował? Dobra. Chociaż tyle. Szósteczki, kurczę. Nie ma trzech, nie? To dobra, jedną. Jedną, wystarczy ta stówka. I teraz by musiało coś fajnego. Nie ma nic fajnego. 50. Dawaj jakąś trójkę. Dobra, tyle. Chociaż... A, próbuj, może teraz trójeczka. Skucha. O, tak coś czułem. Było widać, że skucha. Teraz mnie już wymanewruje, ziom. Nie wiem, musimy być teraz w miarę zachłanni, bo tak po trochu to może mnie porobić.
200. O, 50. Kurde. Jakby zasejwował, to już mnie wyprzedza, ale... O, właśnie. No, ciekawa partia. Ciekawa partia jest. Tu mamy... 50. To dobra, to zwykłą. Zwykła 50. Ej, daj coś fajnego. Ale bida. Dobra, no trzeba być teraz chytrym, bo inaczej to nie wejdzie. Skucha. No. Kurde, ale jaja. Teraz mamy 3 skuchy z rzędu. O, ja cię kręcę. 400. Zasejwował. 400 zasejwował. Dawaj 200. Na tych trzech jest często skucha u mnie. Dobra. Okej, no. Coś tam ukulałem. Ale ciężka partia. Co ma? No ten jokerek nic tam nie daje. O, ja cię kręcę. 1000 i wygrał. No, dobra. Wygrał to wygrał. Raz się żyje. Raz się żyje. Chcesz si to rozdat? Porwat? To zní hrozně sprostě. Já tě chci vyzvat na čestný zápas mezi chlapama. Haha! Bez tak nemáš nic lepšího na práci. Dobře, ale uděláme to trochu zajímavější. Seš můj člověk, ale když už, tak to uděláme hodně zajímavější. Já mám tyhle hajsu, že mogę šastať. No, taková sázka do toho vnese aspoň trochu vzrušení. Koukám, že si celkem věříš, co? Ale to já taky. Tak jdem na to. Dávaj, klepěme se. Kurde, právě tě neviděl. Ale vyběg z zagrody? What? Panie! Ale on będzie żył? Chyba będzie żył, co? Dajcie spokój, ja mu tak... I rozwaliłem mu łeb o kolano. Nie wyglądało to dobrze. Ale ja bych teraz takową klidnie szedł. Ciała młody... Z kim tu jeszcze mogę? Chyba z tymi pogadam. Už jsem vám říkal, jak jsem jednou zjevila... Nechali nám tu zatraceně dobrý pití, jen co je pravda. A jak říkával můj otec, po bitvě se musí uhasit oheň. On teda otec bojoval leda tak s matkou, ale i tak měl recht. Každopádně napiješ se, doufám, s náma. Jasně, však darovanýmu koni na zuby nehleď, ne? Moje řeč. Jsme si zrovna s chlapama říkali, že o tobě nic nevíme. Většina lidí tady v okolí sice vytáhne paty, leda tak na jarmark, ale ty jsi už určitě něco zajímavého zažil, co? No, trochu viděm. Jo, mám. Předpokládám, že jsi slyšel o vypálení skalice. Slyšeli. Árad se k nám říkal, že odtamtud jsi. Ale víš co, to asi není moc dobrá historka, když se chce člověk poveselit u vína. Jak zostałem mnichem jest dobry. Przystroiliśmy dom, to jest dobre. Nauczałem w kościele, ale tu były jaja. Chociaż to też dobre. Mam dobrą historkę o tym, co się stało we Skalicy. No, nie wiem, jestli se zrovna nad Skalicí dobrze pobawimy. Ne, ne, počkej, tohle si užiješ. Tak, měl jsem za souseda Němce, byl to kožešník. No a ten furt žvanil o tom, jak je Zikmund to nejlepší, co tuhle zemi potkalo a jak náš král Václav stojí za prd. Mně a mým kámošům se to nelíbilo. Neměl co urážet krále. To jsme nenechali jen tak. Hotoví vlastenci, co?
A zrovinka jsme měli štěstí, že si ten tlučuba navápnil chalupu. Krásná, bílá, nebesky čistá. A vedle ní hromada čerstvýho hnoje. Už asi tuším, co bylo dál. Počkej chvíli, on měl totiž doma ženu. Šel jsem za ní a říkám, nerad otravuju, paní mámo, ale ten tvůj starej zas v hospodě uráží krále. A ona na to, šmaria pano, ten trotl se zase zlil a mele blbiny. Takže s tím se zvedla a běžela do hospody, aby ho zepsula, takže nám krásně vyklidila pole. Úplně to vidím. No, kdybys to viděl, jak se koláče toho hnědýho svinstva na té omítce nádherně výmaly. Pak tam teda přišel jeho synek s kumpánama. Takže jsme se pochopitelně trochu rafli, ale pak přiběhl dráb a my museli takticky ustoupit. Ty seš mi hotovej generál. Řekni nám ještě něco dalšího. Kurde, dobra. Jak zostałem mnichem? Kurde, to jest dobre. No przecież to był taki quest, że szok. Widzieliście ten klasztor w Sázavě? Widział jsem ho zvenku, pěknej. Ale ten kostel tímhle tempem asi nikdy nedostavěj. To je možný, ale já ho viděl zevnitř. Jako, že jsi byl na dvoře? Jako, že jsem byl v klauzuře. To určitě. Tam směj jenom mniši. Přesně. Hele, Indro, my chtěli slyšet historky, ne báchorky. Přísahám bohu. Musel jsem vevnitř najít jednoho chlapíka, který se schovával mezi mnichama. Ale to není jen tak. Tam přece nevemou s prominutím každýho vola. Ne. Musíš umět číst a psát. A mluvit latinsky. Dokonce i zpívat. Nebo je alespoň přesvědčit, že tohle umíš. Ty umíš latinu. Jasně. Basio sepe volam cui plagam diligo solam. No teda, máš můj obdiv. A co to znamená? Něco o tom, že jsou lidi svině. Nevím přesně. To nepotřebuju umět latinsky, abych tohle věděl. Když chceš urážet kněžoury, tak se to šikne. No to se podívejme. Máme mezi sebou učence. No a jaký to tam je v klášteře? Čas tam ubíhá tak nějak jinak. Každý den vlastně děláš to stejný. Staneš před svítáním, pomodlíš se v kapli, najíš se s bratrama a pak pracuješ na zahradě nebo v knihovně. Tolik vzrušení bych asi neunes. Jo, chvíli trvá, než si člověk zvykne. Řekni nám ještě něco dalšího. Ale patrzcie, czyli nie musieliśmy zrobić tego questa przed tym dodatkiem. Ten dodatek to się odblokowuje w miarę szybko, nie? Może nie od razu, ale w miarę szybko. I tutaj byśmy nie mieli tych wszystkich opowieści, więc warto je wszystkie ogarnąć. Super, super. Wiesz, kto jest Jan Ptáček? To mi nieco říká. Slyšel jsem o něm v Kolíně. Něco se ženskýma. Je to nějaký mladý frajer, ne? To je on. Až bude plnoletej, zdědí Rataje. Já pro něj občas něco zařídím. No, jednou jsme byli spolu v lázních a jeho lordstvo chtělo svést jednu z lázeňských služebnic. Podejď, od toho taky lázně jsou. Kromě jinýho teda. No jo, klasicky si ale něco vymyslel, takže jsem s ní musel hrát nejdřív svlíkací kostky. No to je dobrý. A vyhrál jsi. Nakonec jo. Jenže pak jsem se stejně musel svíknout do lázně. A v Turánu si pan Ptáček poručil víno z hradního sklepa. A ten je od těch lázní kurva daleko. Něco mi říká, že se z takového úkolu nezalek. Leda zastřízliva. Takže jsem se prošel jen v podvlíkačkách. Jenže sotva jsem se vrátil, tak mě jeho urozenost vypakovala, že chce dát holce kytku z hradní zahrady. To zní jako nějaká pohádka o třech kouzelných přáních. No, počítám, že měl i třetí přání, ale to už nezvlád úplně říct. Jak to? No a když jsem se vrátil, tak mu zrovna milej tý lazebnice, nějaký pacholek jménem Sralvoj, teda tak mu říkal pan Ptáček, topil hlavu v lázni. Ha, topil šlechtice kvůli nějaký couře. No to chce koule. No, on byl pan Ptáček nahatej a ožralej, tak zrovna moc šlechticky nevypadal. Každopádně pacholka jsem srovnal a ptáčka zachránil. Mohl to být pořádnej průser, ale nakonec z toho bylo jen pár modřin. Ovšem ta lazebnice panu Ptáčkovi unikla. Takový námahy a prd z toho. Historka dobrá, ale pojďme radši pít. Dobra. Czyli jednej nam się nie udało, ale ogólnie fajnie. Tym kazaniem.
Oj. Panowie. Aha. Upili mnie i zostawili. No to ładnie. Dobra, ale możemy się z nimi zaprzyjaźnić. Miska z jaskini. Wszystko jest w porządku, czyli teraz tak, spotkaj się z Kunem w obozie. I tutaj jeszcze ja bym sobie po drodze sprawdził, czy oni są nadal w tym miejscu. Tak. Ja sobie zobaczę. Dam wam znać. A no i patrzcie, jestem w tym miejscu i ich już w tym obozie nie ma. Ale może coś zostawili? A, zostawili. Coś takiego. Czyli oni tutaj mieli bazę. Patrzcie, tutaj mieli tą bazę i oni tutaj czekali. A ciekawe, co można było z nimi zrobić? O, tu sobie wezmę. Czy można było z nimi zawalczyć? Bo mi się wydawało, że jak zaliczyłem jakby to zadanie, to ja powiem, gdzie oni są i później ich najedziemy, nie? Ale jednak do tego nie doszło. Ale myślę, że jakbym sam poleciał, no to też by była trochę za duża sieka, nie? Chyba, że bym mógł z nimi zagadać, ale to już mniejsza, więc wracamy tutaj do naszej ekipy i zobaczymy, co dalej. Może trzecie zlecenie. Jestem w obozie. O, tutaj zawsze zapisują grę. I widzę, że spanko też mamy dostępne. O, udaj się na trzecią misję. Dokładnie, nawet misję to nazwali. To już jesteśmy w domu. Jak oni to nazywają misję, to ja sobie nawet zjem z garnka. O, nie przejadłem się. Możemy wyrazić? Jasne. Dneska jedeme směr Sázava. Kubajs přišel z ledecký hospody s tím, že tam někdo viděl nějaký cizí jezdce. Myslíš, že patří k Hagenovi? Možný to je. Mně stačí, že nejsou sázavský. Samozřejmě to taky mohla být akorát ostrá nějaký karavany. Dobra, čili teraz będziemy po prostu tak podróżować od miasteczka do miasteczka i szukać tego Hagena, nie? A ciekawe, czy właśnie jak wybijamy te bandy, to może w jakiejś takiej ostatecznej bitwie będzie ich mniej. Może to na tym polega, nie? Jakbym tą bandę wybił samodzielnie. No ale to jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Po trzasku. Kubajs, omrknij to. Nemám rád překvapení. A najdi dobrý místo pro tábor. Jasně, šéfe. Co to s tím Kubajzem je? Žádný drzí keci? Jsem mu včera dal cucnout pálenky. Chlapec to asi přes noc dospěl. Nebo z té tvý břečky ztratil chuť žít? Zástupy deviče potoky vína. Nesměniš, nesle, se mezi svýma. Nesměniš, nesle, dneska se slaví. Příteli pijem, než trvaj na hlaví. Hej! Ženský je přítele plemeno hady. Pustí je k sobě a ona tě zvalí. Srdce tě bolí, nechceš už víc ho. Bracha, kde seš? Jindra, dobrý? Je to brácha! Sakra! Chytejte koně! Jsou na břehu! Musíme se dostat zpátky na břeh! Rychle, než nás křípnou! Wow, no to było dobre. To była dobra cutscena. Jesteśmy po trzasku. I co, bitwa? Kurde. Dawaj miecz, chłopie. Co, ja nie mam miecza? Czekajcie, coś tu nie gra. Aha, nie mam wyekwipowanego. No to nieźle. Ciekawe, dlaczego. Dobra, łuk sobie też damy.
Ciekawe, co się zmieniło. Kiedy to się stanęło? Dobra. Dawaj, kto tu jest? Kto tu pierwszy z brzegu? Tego w plecy. Oj, ale ładna młócka jest. Tutaj właśnie więcej tej bitwy będzie. Czy ja od razu wystartowałem z takim poziomem? Aha, strzelają do mnie. Spoko. Dobra, ten dostał. Kurde. Co jest grane? Nieźle tam strzelają. Na tych łuczników bym musiał najpierw, nie? No, mogliśmy na tych łuczników lecieć. Może zdążymy? A może nie? Może się wykrwawię. Dobra, zdążymy. Ale jajon, ten łucznik mnie ładnie tam porobił. Dobra, przeżyjemy to. Dawaj jeszcze te odwary. No, ładnie, ładnie. Dawaj jednego. O, jeden wystarczy. Jakże mi się obżarł. Ale ładnie, ładnie. No, trochę mi właśnie walki brakowało w takich misjach. No i mamy. Jest okej, ale ten mocny, ten będzie ciężki. Dobra. Jednak spoko. Bernard mnie sporo nauczył. Musimy tak go po prostu tutaj drużynowo porobić. I uwaga na łuczników. Dobra, dobra, jest elegancko. Czy coś mam jeszcze do jedzenia? To mi coś daje. Dobra. Suszony łosoś, tanie wino, trucizna. Zdrowie, energia. Dawaj winko. Jestem tak przejedzony, że szok, nie? 108. Ale ten odwar działa, jest okej. No, fajna bitka, jest taki vibe przygody, drużyny pierścienia. Elegancko, tu sobie jakieś przyśpiewki robią. Nie, ten jest fajny, fajny dodatek. Właśnie, powiem wam szczerze, w tej fabule mi brakuje troszkę takiego gameplayu, takiego czystego, jakiejś przygody z walką, czegoś takiego, bo tam jest sporo tego dochodzenia, tego przegadywania dialogami i myślę, że trochę taka jest równowaga zachwiana. No tu może chcieli każdy dodatek w innym tonie zrobić. Mieliśmy to budowanie, mieliśmy z Teresą, a tu mamy bitwy. No i spoko, jest git. Może drugi jeszcze ten odwar? Dawaj, bo zaraz zginiemy. Oj. Mamy jakieś ślady? Co teď? To nevím. Můžou tu na nás všude číhat. Někdo nás musel naprášet. Měli bychom se rozdělit a kurevsky rychle se zdekovat. Takže každej sám za sebe? Přesně tak. Myslíš, že to byl někdo z bandy, kdo nás zradil? Rozhlídni se kolem, kdo chybí. Kubajs. Poslal jsem ho napřed a věděl, kudy pojedem. Svině jedna proradná. Jestli se mi dostane do luky, tak se má na co těšit. No, nie jestem pewien, ale serio, on by nás sprzedal? Můžu se po něm podívat. Nebude daleko. Ne, zbytečně bys riskoval. Hagenovi lidi tady můžou být všude kolem. Budeme rádi, když se odsaď dostanem celý. Dobra, dobra, czyli teraz po prostu wyruszamy stąd. Każdy w swoją stronę. No to była szybka akcja, ale intensywna i fajna. Spotkaj się z Kunem w obozie. Dobra, mam 8 tych odwarów, powinno wystarczyć. Trzeba będzie sobie jeszcze ekwipunek ogarnąć.
Czyli znowu się widzimy tu w obozie, tak? Okej. Ale pogoda piękna. Pogoda piękna. Wracamy do Kuna. Jak tam panowie, żyjecie? Czwarta misja. Chyba żyją. Koukám, že se všichni vrátili v pořádku. Díky bohu, jo. Asi nad náma drží ruku nějaký svatý, protože z těchto šlamastik vždycky nějak vyváznem. Jestli spíš než svatý nebude rohatý. No jo, hlavně, že jsme z toho venku. Takže vyjedem na další hlídku? My pojedem, ale ty ne. Co? Proč ne? Zjistil jsem, kde je Kubajs. Chci, abys ho sebral a vymlátil z něj všechno, co o Hagenovi ví. Oh. Čili já? Samotná misia? No to zní jako dobrý plán. Ale proč já? Jednak seš spolehlivej a druhak nehrozí, že mu hned zakrutíš krkem. A to se o nás ostatních říct nedá. Kde se schovává? On se ten chcípák za srnej ani neschovává. Prochlastává svých 30 stříbrných v nějaký knajpě. Hostinec na louce, nebo tak nějak se to jmenuje. Na mítince? Jo, to je ono. Oberža na Polance, tak? Co budete mezi tím dělat vy? My pojedeme normálně na hlídku. Taky to totiž může být habaďůra a někdo nás chce vylát. Ale co když tam od nich na mě čeká past? Může být, Jindro. Takže buď zatraceně opatrný. Ale jedno vím jistě. Kubajs tam věčně nebude a někdo to tam jít omrknout musí. Tak já vyrazím. Běž. A až ho najdeš, nalož s ním, jak budeš chtít. Ale nejdřív. Z něj dostaň všechno, co ví. Dobrá, pane. Já nie jestem na 100% pewien. 30 srebrników, o kurde. Bardzo trudna skrzynia. Nie jestem na 100% pewien. Czy on naprawdę nas zdradził, czy coś tam się stało? Ale może. Dobra. W której on jest karczmie? Tutaj, tak? Oberża na Polance. A, to ja tutaj... Ja tutaj chyba mam spanko. A tak. Tak, wykupiłem sobie tutaj spanie. Bo tu mieliśmy bardzo blisko to obozowisko. No, to jest ładnie powiązane. Tam się gdzieś kręcą. Tam się gdzieś kręcą, to się widzimy. No i gdzie jest ten dziadyga? To jest dopiero pani wesoła. Dobre imię. Zapytam tego. Ej, tu jest... Patrzcie, tu jest Mateusz. Mateusz i ja tu widziałem też Frycka, jest Frycek. Co tam, Frycek? Tak co? Dobrý prachy, ne? Co? Prachy? Ale pokecaj nejdřív s Matušem, jo? No, dobře. O, potřebuje v Przybysławicach ludzi do pracy. Dobra, może ich ściągnę do Przybysławic. Twój podíl. Aha. Jaký podíl? Za co, sakra? No, s tím Tomášem, tak... jak jsi se pak zjistil, že máme jeho prsten? No to jste se posrali, ne? Jestli to někde práskne, tak jsme všichni v prdeli. Buď v klidu. Nebyla to úplně krádež. Ten prsten určitě taky šlohnul. Kdyby to prásknul, bude mít víc problémů než my. Ten bude držet hubu. A, sprytnie. Dobra. Udział w zrabowanym pierścieniu. No, ja chcę zapytać o te Przybysławice, ale dobra, najpierw to. A gdzie jste našli někoho, kdo to koupí bez otázek? To byla potíž, ale Fricek se vzpomněl na Ondřeje. Ondřeje? Místní hospodskej? Povídaj se o něm všelijaký věci. Tak jak to s ním šlo? No, nejdřív se cukal, ale když viděl prsten, tak ho od nás koupil. Vlastně se mu ani nedivím. Konec konců to tu stejně zase všechno prochlastáme. A co teď? Co budete dělat? No, když o tom mluvíš...
Tak mluv. Co jste vymysleli? To je prostá zkušenost. Na Sázavě jsme se zkoušeli chovat dobře. Nazdar, Jindro. A nevyšlo to. No přesně. Ve mleně jsme si hřbet strhávali. A na mlynářovu dceru čuměli. A vyhnali nás. Jediný, co se nám za poslední dobu vyplatilo, bylo seřezat toho zmrda. Sebrat mu prsten a střelit ho Ondřejovi. Moc se mi nelíbí, kam tímhle směřuješ. Kam asi? Na zákony se v kraji kašle. A jestli někde v lese přetáhneme po hlavě nějakýho lupiče, nebo přepadneme povoz pro Zikmundovo vojsko, tak mě se teda špatně spát nebude. Ty svině by zasloužili víc, ale od toho je tu přece pan Hanuš. Co my s tím? Sakra, prober se! Je válka! Nezapíchli ti náhodou rodiče? Nevypálili nám kurva naši skurvenou rodnou vesnici? To je ti to do prdele ukradený? Kurva není. A to, že teď nějaký svině drancujou skalici? Deď kurva šlapou po popelu Járy, Nechvala, Zdeny, Přemysla. Zaříznout ty hnusný svině, jednu po druhý. Já už dál nemůžu, Indro. I kdybych do toho měl jít sám, ty svině se budou prostě bát. Sám nebudeš. Já věděl, že je na tebe spolech. Věděl. I pašte, tu je ještě akcia. Hele, mám teď něco v Přibyslavicích a je s tím docela dost starostí a hodila by se mi pomoc. Ani s tím nezačínej. Kamaráde, já mám vlastních starostí dost. Možná jindy, až se všechno trochu uklidní. No dobra, no to fajnie, czyli najlepiej sobie zakończyć jeszcze ten problem. Także? Mamy plan? No, myślał sam, żeby nam pomógł hospodský Ondřej, ale ten se cuká. Zeptej se spíš Fricka. To on mu střelil ten prsten a taky ho víc zná. Dobře, jdu na to. No ale jaja, maskarada, patrzcie, mamy normalny jeszcze quest. Dobra, dobra, dowiedz się od Fricka, jak się mają sprawy. Nie chcę tych udziałów. Mnie w ogóle nie interesują pieniądze. Dobra, Frycek. Kurwa, Indro, jsem rád, že tu jsi. Przed chwilą się widzieliśmy. Prý máte plán, jak okrást místní lotry. Jo, to by bylo dobrý. Za chvíli nebudeme mít co do huby. A místní hospodský prý může pomoct. To teda. V čem je problém? Prej na to nemáme. Zkus ho překecat, to by to vždycky šlo. Jo, a řekni mu, že tě posílám já, ať tě hnedka nevyžene. Dobrá, dobrá. Nevíš, jak bych mohl Ondřeje přesvědčit? Zmiň prachy. Jen tak? Jasně. Neznám hamižnějšího člověka, než je tady náš hospodský. Peníze. Čekáme, co pově. Potřebuju píchnout. Jsem teď Richtář Přibyslavic a... Tak pán je Richtář. No... Já bych rád pomohl, máš nos to, ale teď mám svý vlastní problémy. Dobra, fajnie, czyli musimy rozwiązać ich problem. Tylko wiecie co, ja bym chciał z tym wariatem jeszcze tam pogadać. Bo ja tu na zlecenie przyszedłem. Ale dobra, niech będzie Andrzej. Pozdraw pan Bóg. Szukam Jacka, o! A i w sumie? Potrzebuję karczmarza o napaściach na gościniec. Dobra, dawaj Jacka. Hledam tady jednoho takového mladého. Jmenuje se Kubajs. Co s ním? Prý ho tu viděli. Možná, ale teď tu nikde vidět není. A můžeš mi říct, kde by mohl být? No to nemůžu. Je to můj host a kdybych začal každému na potkání vytrubovat, kdo tady byl a kam jel, tak mi to moc dobrou pověst neudělá. Tak hele, tenhle Kubajs v podstatě zradil pana Racka a zaprodal se jeho nepřátelům. Jestli ti víc záleží na pověsti, kterou máš u té chátry, co máš za hosty, tak prosím.
Ale na tvým místě bych si spíš dělal starosti o svou pověst u svého pána, takže mi raději rychle řekni, kde toho proradného šmejda najdu. No dobře, tak když jde o záležitost pana Racka, tak to samozřejmě musí soukromí mých hostů stranou. To já bych si nikdy nedovolil pana Racka nějak urazit. Nedělej si starosti. Stačí, když mi řekneš, kde najdu Kubajse. No, nejdřív jsem ho chtěl vyhodit. Nakráčel si sem jako nějaký hochpán, začal si poroučet, přitom to byl takový usoplenec. Ale pak mi ukázal měšec. No a to bych byl blbej, kdybych ho nepohostil. Byl tady pár dní, včera večer tu chvíli popíjel a pak vyrazil s nějakou holkou do lesa. Do lesa? To je na tomhle místě poměrně široký pojem. Někdo povídal, že prej běželi někam na jih přes louku. Je tam borovej les a skály, no a tam prej spadli. Ta holka tu měla tatíka, nějakýho kupce, a ten nešel hned hledat, jak si všim, že se vypařili. Tak se třeba potkáte. Fajn, díky. Fatálně, ještě jakąś dziewczynę uprowadził. Jdu od Fricka. A, chci se domluvit. A, pan chce víno z mýho sklípku. Mám ho hnedka tady vzadu. Ne. Ne, chtěl jsem okrádat... Ale jistě, že je dobrý. Mám ho hnedka tady vzadu. To mluvím do zdi? Potřebuju, abys nám řekl vždycky. Poslyš ty dřevo. Já se tady nechci vybavovat všenku. Pojď za mnou sakra dozadu. No, jasně, jo. Jo. Dobrý nápad. Hodně štěstí. Jo, jo. Dobra, dávaj. Dawaj do zachrystii. Andrzej. Czyli tamtego będę musiał gdzieś wyśledzić w lesie. Mam nadzieję, że czasu tutaj nie tracę jakoś dramatycznie. Ale po ciemku w lesie z jakąś dziewką. Oj, Jacek, Jacek. Grabisz sobie. Oj, mogę nawet ja stracić cierpliwość do ciebie. Posílá tě Fricek, co? Jo, jeho nápad. Podívej, Fricka mám rád. Znal jsem jeho matku. Ale Matuš je šílený. Přepadávat lidi? Jen ty, co jim to patří. A myslíš, že pánovi to nebude jedno? Víš, jaký s tím můžou být problémy? Upřímně nevěřím, že na to máte. Proč nám nevěříš? Přitěž oni jsou do všeckého zdolní. Co my tu mamy? O, pieniądze. Je v tom dost peněz. A pro tebe skoro bez rizika. Takže podíl pro mě by byl? Aha. A velký. Uvidíme, jestli na to máte. Budete potřebovat převlek. Převlek? Zamysli se. Nikdy se nemůžete být jistý, že vás někdo neuvidí. Pravda. Můžem zkusit nějaký jiný oblečení, nebo... Půjdete za kumány? Co? Vlastně, každej ví, že tu drancujou. Když někoho přepadnou kumáni, nebude nikdo nic vyšetřovat. Máš pravdu. Ale kde se ženou kumánský hadry? Hejtmana. A troje. Co? To kvůli těm helmám. S nima vás nikdo nepozná. A kde to mám sakra sehnat? V okolí skalice bejvají jejich bandy. Vím přibližnou polohu od... projíždějících. Mám napadnout tábor kumánů? Ještě před chvílí přidělal ramena, jak všechno zmákneš a najednou si nevěříš. Celý skurvený tábor? Průzkumníci nebo dezertéři. Nejspíš ti, co se snaží ulejt nebo si přilepšit. Navíc i kumáni musí spát. Dobra, dobra. No ja miałem strój kumana, ale tam posprzedawałem, bo to... Ile można tego, nie? Co? Trzy kum... Ale to będą inne. To będą hełmy z maskami, czyli to już jest taka, powiedzmy, questowa sprawa. Okej, okej, okej. No to tak, to jest jakieś nasze takie zadanko srogie na później. Zdobądź trzy kumańskie. A tu mamy Jacka. Tą maskaradę sobie później zrobimy.
Nie, nie, to spokojnie. Chciałem już tu zagadać, jak jestem. No nie no, co za chłop. Ale teraz idziemy tym tropem Jacka, bo to nie, tak nie może być. Żeby nas karczmarz zagadywał. I tu Frycek, nie? Ja już im tyle pomogłem, że to jest szok. Dobra, idziemy do tego lasu. Narobić hałasu. Bo chłop zwariował. Chłop myśli, że będzie uprowadzał ludzi jeszcze. Zadarł nie z tą bandą, co powinien. Chyba, że prawda jest zupełnie inna. I w sumie fajnie by było. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!